Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Watch Dogs Legion. London, this is Zero Day. Nice to finally meet. Those little bombings a few months back were my way of saying hello. Now we'll really get to know each other. All that technology you've come to love so well. Texting your nan, driving your car, pumping your heart. It's all about to turn against you. Tonight, your modern world will become a living hell. I don't expect you to understand this, but what I'm doing is good. Destruction is always the cure. Attention everyone, this is big. I've uncovered what the Drill Britannia patch is for. It's for me. Zero Day, aka Sabine, is using a Bagley OS update that will allow me and all other Bagleys to simultaneously access any vulnerable systems connected to CTOS. My OS is integrated into core infrastructure across Britain, power plants, airports, hospitals, banks and the like. Once I access these systems, the patch will make me compromise them to the point of failure. The cumulative effect means the complete collapse of London and likely the country, which I suspect is her goal. Sorry to be the bearer of bad news, but the update is already spreading. Sabine thought of everything. Is there a way to, I don't know, kill every Bagley? Your callous nonchalance about my death may actually be the answer. We need to get into Brokotech. Exactly. You have to destroy the servers that host me and take down the Bloom network at the same time, so I can't access my backups. One of you get to Broker, and one of you get to Bloom Tower. I'll explain on the way. Drill Britannia has been triggered. There are now millions of Mii's destroying London infrastructure. You'd better get on with this murder. No, no, we're not killing Bagley. He's part of the team. This is no time to get sentimental. It's a sacrifice we have to make. There are countless lives on the line here. Right, fuck. Go to Bloom Tower. Kill Bagley forever. Just a normal mission. How will this work? Coordination. You need to get to the tower and take Bagley offline. But that won't stop the attack on its own. His Brokotech servers will begin a reboot immediately. Taking him offline provides a short window for another operative to take down his servers permanently. Teamwork, fam. Do your shit, pass the baton. I guess that's it then. Drop the location on my map, Bagley. I'm gonna miss you jabbering in my ear. Przyznam, że chyba jedna z lepiej zrealizowanych takich wizji katastroficznych. Wszystko płonie, cały Londyn płonie, zaczął wariować. No i też wizja, dlaczego może nie warto inwestować, czy iść w kierunku takiej sztucznej inteligencji, żeby zarządzała dosłownie wszystkim. I było w tym zero czynnika ludzkiego, bo jak widać, chociaż no Sabina jest czynnikiem ludzkim, ale no właśnie. Jedne niepowołane ręce i potrafią zrobić tu niemałe zamieszanie, ale taki finał. To ja rozumiem, kosmici porywają ludzi. Jest dobrze, o co chodzi Bagley? Dojechaliśmy bezpiecznie na miejsce. Jesteśmy pod siedzibą Bloom. Precaución, la seguridad en la torre de Bloom es insolmente alta. Lo siento, Bagley. Mi español no es bueno. Sorry, language settings fuck up. I said, caution, security is unusually high at Bloom Tower. Okej, okay, najważniejsze to, żeby te kosmiczne promienie nas nie dopadły. No nie wierzę, że ci ludzie jeszcze chcą z nami walczyć. Chcą walczyć. O, o! Z każdej strony? O, cześć! No nie.
musimy zakończyć, to tak. Plus taki, tych całych technologii. O, przyda nam się twój klucz. No daj nam twój klucz! Nie wierzę. No dobra. Czy my z martwych nie potrafimy wyciągać kluczy? No nie potrafimy. Najlepsze, że i tak nie chciał do nas dołączyć, więc niech się goni. Dobra, jak tam te... Lasery, może ominiemy je, żeby nie wezwali posiłków. Przepraszam kolego, i tak już mamy niemałą tragedię w tym miejscu. Gdzie to jest wejście? Tu mamy specjalne komputery. Może tak naprawdę haker powinien się w tym miejscu znaleźć. O, i bez Bagleya. Mimo wszystko mam nadzieję, że jak zakończymy naszą przygodę, to nie pożegnamy się na dobre z Bagleykiem, bo przyznam, że to była naprawdę, jest naprawdę świetna postać. Żyje jeszcze. Bagley, musisz z nami żyć, być, grać, działać. Lećmy na górę. A no tak. Mieliśmy działać w dwóch wieżach jednocześnie. Well, Bags, we're at death's door. It's my death, so I don't know what you're getting all practical about. Brokotech, our old friend Skye Larson lives on through her grotesque corporation. If my research checks out, Bagley runs extremely hot. He requires a massive cooling system. Damage the coolant tanks, and it should trigger emergency access to the servers. Szczerze, to nie obraziłbym się. Oj. Nie obraziłbym się. O kurczę. Tu się cały czas wszystko zmienia. Jakbyśmy finał rozgrywali naszym rodakiem. Ale nie można mieć. Jakie drony? Nie można mieć wszystkiego, jak widać. To nie jest pułapka żadna. Przejmij kontrolę. Dron antyterrorystyczny. No na to liczyliśmy od samego początku. Czy różnimy się tak bardzo aż od Bagleya? Nie, od Sabiny. Co nam tu piszczy? Ktoś w nas strzelił? A kto? A ten zaraz zginie, dobra. Kolejny problem z głowy. A ty jesteś niezainteresowana. Ten na nas mierzy. I co my mamy zrobić? A, zniszczy rury z chłodzeniem. Kolego, mamy ważną misję w tym życiu jeszcze do wykonania. Gdzie są kolejne rury z chłodzeniem? Dobrze pójdzie, to może... Agent ranny! Niemożliwe! Kurczę, a najgorzej, że nasz... Dron w takim razie... Może... Nie możemy go przejąć. Dobre i to. Kurczę, a tak dobrze nam się latało tym dronem. Ktoś próbuje do... A, to się cały czas psuje. To nie potrafi chyba strzelać, ale... Oj, przejmij kontrolę nad tym i dokończ swoją robotę. Dobrze, że nas informują o tym, że agentowi czasem dzieje się krzywda. That should do it. Now, activate the pressure to cause a release of coolant. Przeciąż układ chłodzenia. Masz te rączki, dronie, czy nie masz? Zero. Więc odstawmy go gdzieś tutaj, na zewnątrz. Żeby nie miał chęci nam tutaj przeszkadzać też. A my zabierzemy się za brudną robotę. No jak wiedział od razu, to byśmy tam może poszli sami wcześniej. Dzień dobry. Żeby tylko ten czerwony promień się na nas nie striggerował i wszystko będzie dobrze. Nim pójdziemy dalej. Maska. And you've triggered emergency access to my server chamber. I can't wait to see my brain. You're it. Up to you to take him offline. I'll head down to the Bagley servers. The transmitter at the top of the tower receives data packets for my updates. If you want to trace the packet signal back to my main servers, just climb the tower to reach the transmitter at the top.
Oh, simply free climb this tower. I miss your knack for understatement, Bagley. But not that much. Oh dear, the path to the transmitter up top is locked off. I have a solution. Using a drone to force the fins to change positions will place them in an error state. That will allow you to request that the access door be unlocked for routine maintenance. Sounds good, Bagley. Time to fiddle with the signal controlling the fins to unlock access to the top of the tower. Dobra, znamy to. Co więcej, lubimy to. Zastanawia mnie tylko, jak byśmy wykonali tę misję, gdyby mieć tylko jednego agenta, o ile w ogóle gra pozwala na taki układ, że biegamy tylko jednym agentem, bo może to jest gdzieś tak przemyślane. Czekaj, Bagley, bo w sumie nie często możemy spojrzeć na Londyn z tej perspektywy, jeszcze jak płonie. Obróć. Tak, obróć. To możemy puścić tu, ale może tak będzie ciekawiej. No to jest dużo możliwości. Tam widzę coś do odblokowania, więc zajmijmy się tym od razu. I zobaczmy, dokąd dalej to poprowadziło. Chociaż to już, to są szachy 16D, tak? To nie jest takie proste. No, trzeba z każdej strony obserwować, prowadzić. I wydaje mi się, że... O, tutaj mamy sygnał, dobra, czyli... Zobaczmy, czy uda nam się pociągnąć coś tutaj. W ten sposób. Poszło. 16D plus IQ 200. Tak to musi działać. Jedyne, co mnie martwi, czy naprawdę Sabina się nie przygotowała na to? Wydawała się być taką osobą, która przynajmniej kilka kroków przed nami podąża. A tu jak widać... Nie, to tu. To tu. Prawie? No to tu, żartowałem, o. A to jak widać, to wszystko jeszcze jest takie... niepewne. Dobra. Jakby tak blisko już. Ino, klikać w komputer i kończymy. Zhakuj. A load of drones are about to pull up on your position. Watch your ass. Yes. Nie możemy zmienić gadżetów. Try not to die. The scan must complete to unlock access to the top of the tower. Trochę szkoda, ale moment. Przejmij kontrolę? Nie, może inaczej. Wyłącz. Jak na złość. O, a ty się też włączyłeś? Jak na złość. Tym razem nie mamy dronów antyterrorystycznych, tak? Żeby z nimi jakoś się bawić inaczej. Chociaż może nie mówmy ho, przynajmniej z tym jakoś idzie sobie względnie radzić. Chciałby się dobrze ukryć za jakąś skrzynką na przykład. Wyłącz! O, dobra, słyszę, wrócił do gry. To może więcej dobrego. Ach, ty jesteś takim tutaj łobuzem. Wyposaż w strzelbę, no właśnie, można zmieniać. To nie zwróciliśmy uwagi wcześniej, że możemy mieć przecież strzelbę latając tym tutaj. Na razie! Jak na... Moment, skąd? Uciekaj! Skąd to się wzięło tutaj? Najgorzej, że strzelają do nas. Wyłącz się. Też się wyłącz? Nie, ty jesteś chyba wyłączona akurat. Trochę mnie zaniepokoili tym, że nagle takie... Ty jesteś jakim dronem? Przyjmij kontrolę. Wyłącz kumpla. Zestrzel tego kumpla. Czy jak na złość zawsze musimy złe drony ulepszyć, tak? Ty jesteś jakim dronem? Prewencyjny, tak? Bo moglibyśmy zrobić sobie to tak, żeby one walczyły między sobą. Ale zrobiliśmy to niestety w inny sposób. Gdzie są te drony? Żeby znowu nas granatami nie obrzucały, jajami. A zniszczy dron obronny. A to już chyba końcówka, tak? Nie było źle, ale wiadomo, że... Zawsze mogło to wyglądać trochę lepiej. Gdzie wylata? Tu jesteś! Zostaw naszego kumpla! Dobra, jeszcze jeden się jakby triggerował na nas. Jest! Zdrada! No i chociaż raz się udało. Kogo ty będziesz
Najgorsze, że on już nie ma z kim walczyć, tak? Tu jest ten zdradziecki dron zepsuty. Aha, on strzela do tego, dobra. Możemy go chyba wyłączyć? A nie, nie możemy go jeszcze wyłączyć, ale i tak wszyscy już po naszej stronie są. That's done it. The tower fins have registered as damaged and the maintenance ladder has unlocked. Excellent. A, dotrzyj do Dajnika na szczycie. No dobrze. Mam nadzieję, że już się lubimy. Drony. W sumie dwa tu latają. Mogą być niezadowolone z naszej obecności. W najgorszym wypadku będziemy mieli po prostu ładny widok. Suspending transmission. Activate the next terminal to take me offline. Can you? Or are you just incredibly stupid? Do you want me to access the transmitter while you socialize? Yes. Yes! You're incredibly stupid! Wonderful! Oh, I see DedSec hasn't changed its brand. You'll need to stall for time and remain near the transmitter unit. I have to say, you really made something out of Bagley. But what are you hoping to fix with all this? Fix? Well, you think we can fix this? What with crypto-anarchism, protesting, doxing? Optics are glorified cattle tags. Albion shoots civilians in broad daylight. Snitching is now a means of survival. No, you skids can't fix anything. You're wrong. Things are changing. DedSec's changing them. We're fighting the good fight. And you're the arbiter of goodness. Let me ask, how many have you killed since DedSec restarted? See? A tiny tweak in your philosophy and we're on the same page. The tower's fins must be collapsed to complete the trace. I cannot initiate this hack, but you can. Are you saying what I think you're saying? That we should get the band back together again? Oh, sweet, but no. I'm saying I was in denial, too. Shackled by their technology, their morality. But my hard reset wipes the slate clean. So we can all start again. I'm sad you won't be around to see it. Technology's got its good points. This screen's cryosperm bank. These data containers are alive with cognitive activity your fleshy human mind can neither comprehend nor ever hope to equal. Fine, fine. Just tell us how to find your containers. If you disable the data center's cooling system, it will trigger an emergency shutdown to prevent overheating. This failsafe ejects four of my data containers containing key systems. They will be visible, allowing you to manually destroy them and stop the update. Jesteś pewien, że tego chcesz? Now what? Destroy the temperature regulators to trigger the automated shutdown procedure. Of course.
Easy peasy. I apologize in advance, but I'm about to start attacking you. What the hell? I'm afraid I have no choice but to defend my core servers. It's a hard-coded security protocol. Nothing personal. Good luck. Shit. Okej. Problem jest taki, że mamy gdzieś tam pajączka. Zakładam, że też sposób, żeby dojść wyżej. O, są schody. Łapki odpuśćcie sobie. Zakładam, że jak my ją uzbrojemy, to nie może nam... Mam nadzieję, może zrobić. Jaki dziwny ruch! Okej! To naprawdę poszło w dziwną stronę. Odzyskajmy nieco życia. Może w ogóle jak jesteśmy przy różnych opcjach, chociaż być może zegarek jest lepszy niż pająk. A może to pająk mógłby za nas zrobić całą brudną robotę, a przynajmniej pułapki dezaktywować. Możemy już strzelać? Oh, do you want to bet on whether you or me will die first? No nie wierzę, że jeszcze ludzi przysyła? Bagleyku, spokojnie. Ja byłbym za tym, żeby na drugą stronę może poszedł... Dlaczego nie wybuchło? Czuję się oszukany przez naszego tutaj kumpla. Nam krzywdę chę? Oj, uwaga. Jest dobrze. Skąd tu tyle ludzi? A, dobra, niewidzialny siedział z nami. Jakoś dziwnie z tekstury to wszystko tu zaczyna wchodzić. Zresztą, no tak mówię, trochę... Z każdej strony jakby się zaczynają robić problemy. Zwab, gościa. Dlaczego nie podszedł? No i tyle z naszego zwabienia tutaj. No nie możemy do nikogo... Mhm. Pająk. Pająka też nie mamy. Szkoda, że... Dobra. Mam nadzieję, że zaraz się skończą oni wszyscy, bo inaczej to będzie naprawdę ciężko przetrwać. Szkoda, że nie wzięliśmy żadnych z gadżetów takich zasięgowych, żeby z nimi walczyć. Co my mamy za broń? No właśnie, broń rażąca. Samochód. Też chyba średnio się tu przyda. No ale dobra, z nadzieją, że... Ach, chciałem już tam to wysadzać. Z nadzieją, że zaraz się skończą ci ludzie tutaj. No, nie czuję tego za bardzo, żebyśmy mogli z nimi tu walczyć i jednocześnie tam robić Bagleyową misję. Co prawda mam świadomość, że ktoś idzie do nas z tej strony. Gin żeś, człowieku. No. Teraz mamy ekipę na dole. Byłbym za tym. O, za tym też. Może właśnie, częściej te headshoty sadzić, to będzie szansa, że przetrwamy to. Dobra, chyba jest spokój, więc bierzemy naszego go-go gadżeta, super pająka, żeby otworzył też drugą stronę, o ile potrafi takie rzeczy robić, bo boję się, że czeka nas tam później powtórka z rozrywki, a to nam się całkiem fajnie siedzi. Swoich to nie rusza Bagley, widzę. Kolega. Gdzie to jest schody na górę? Jakby tu coś. Najgorsze, że chyba każda pułapka tak uzbrojona przez nas i tak docelowo gdzieś tu wybucha przed czasem. O, co? A, to myślę, że już ktoś chce nas dezaktywować. Dobra, mamy to. Znaczy, boję się, że zaraz przyjdą kolejne jednostki, więc może trzeba było amunicję sobie uzupełnić. Siedź tu, pająk, na chwilę. Zobaczymy, co to będzie. Zniszcz regulatory. O, widzę... Nie, to ktoś nas jakby widział. No, rozumiem, że ta broń z tłumikiem... Kurczę, najgorzej. Mamy fajną broń z tłumikiem, ale... Okej. There's been a steep rise in temperature. Shall I call emergency services? Don't you dare. Are you starting to unravel? Yes, it is getting harder to think. I'm almost down to your level. The overheat protocols have activated. My data containers are above you. Use the drone to get up there. Of course. Easy peasy. Zyskaj drona naprawczego. Słuchaj, pająk, ty się lepiej czujesz w tej krainie, to
pełnej dziwnych rzeczy. Zresztą, gdzie poznikali ludzie? To twoja sprawka, Bagley? Ty nie potrafisz strzelać, tak? Przejmij kontrolę. Wyłącz serwery. Tylko pytanie, czy my mamy stać na tym czymś i w ten sposób razem wyłączać, czy... Chyba tak. Jednak taranowanie nie było najlepszym pomysłem, jeżeli chodzi o zwieńczenie tej misji. Tylko jedyne, co się boję, że jak będziemy na tym czymś, to jesteśmy tak trochę bezbronni. Żebyś nam Bagley nie wymyślił jakichś głupot tutaj. I nie zaatakował znienacka. Dobra. Stacja pierwsza. Zaraz zobaczymy, z czym się tu zmierzymy. No to co? Cześć, kolego. Come now, Bags. You're not the worrying type. Have faith in us. Thank you. And I'm sorry I said I shagged your mums earlier. I just thought insulting you would make this easier. No cóż, o! Mam wrażenie, że nie wszystko tu zostało przewidziane. Ale już niewiele zostało do zrobienia. It's a shame. I have a list of goals that's never going to get accomplished now. I had such plans for Dota. Bags, wish lists are my speciality. Send it my way and it's done. Oh, don't be stupid. You wouldn't know where to begin, turning into a cyborg hive mind. Już nie mam zaufania do tych dronów już tam. Checking archives for corrupted files. I just got data from my first successful dead recruit. Where's this sentiment coming from? You told me to squash mine. Correct. It seems, however, that I am not immune. Deactivating this container will be the same as the others. No, it won't be. Yes, you simply re-tune and end your life. How can I? It's what needs to be done. If you're worried about me, rest assured I was reprogrammed to serve DedSec, and that serves you and London. So please allow me to fulfill my purpose and help you. Bagley. Logic error. All of me is entering shutdown. We've had a good run, old boy. Error 21255. Language processor. May I stop this operation? Don't do this to me. I can't handle it. I have new thoughts. Where do AIs go when they die? Will I upload to a cloud? Perhaps I will see you again as a component in your motorized wheelchair when you are old and grey. If I ever get old and grey. Let's not think such nasty thoughts. Think. Thought. Idea. Memory. Bradley. Loves. Strawberries. Rowing. Arthur. The one that got away. What does this mean? Is the one that got away? It means losing someone you love. Likely forever. Am I getting away? Thanks for everything, Bags. Bloom is now confirming that the deadly infrastructure attack plaguing London has finally been purged from all CTOS systems. The identities of the zero-day hacker group behind the attack are still unknown, but sources confirm that DedSec stopped the virus. In the wake of last week's Bagley attack,
thousands of Londoners are, quote, jailbreaking their optic devices, thereby disabling the mandated CSA app. SIRS has issued a stark warning. The Metropolitan Police is moving to regain a foothold in London, led by a passionate new Deputy Commissioner, Caitlin Lau. Lau says she won't rest until the Met's dignity is restored. ...of a Kentish town council estate have declared their public housing project a no-Kelly zone. Organizers claim they are forced to take safety into their own hands because of Albion's total lack of... An ex-Albion engineer, Hamish Bulagi, has blown the whistle on yet another Albion scandal, this time involving a backroom crowd control robot program. Citizens continue to leak evidence of abuse of power by Albion and corruption within SIRS via the DedSec app. Thousands of pictures, audio, and video recordings seem to implicate the dark web entity known only as the 404 are stepping into the daylight, releasing evidence today of a bombshell money laundering operation based out of the British Virgin Islands. Corporate watchdogs praise the group for checking the power of a once untouchable corporate elite. In another clash with Albion units in support of the so-called DedSec resistance, the group itself has been conspicuously quiet since the Bagley attack, leaving many to ask, has DedSec disappeared once again? It's just a piece of junk. Back to the chop shop. Let's see what's salvageable. Don't chop me up! Bagley? It can't be. I'm Bagley, your personal assistant. I make life easier in many ways. If it's fun you're after, there's a wine and cheese expo in Notting Hill tonight. There are several artisan ice cream parlours in the area and... Oh my God, is that really what I sound like? Today's forecast calls for 34 Albion assaults, 59 deportation raids, 857 terabytes of personal data stolen, and one resistance group of sulking, whinging, frankly pathetic operatives. May I suggest you quit feeling sorry for yourselves and get back to unfucking London? Hey, call everybody up! Our Bagley boy's home! No proszę, czyli nasz kolega żyje. Co za mi Bagleya? Jak to? Ty znasz się na tym w ogóle, czy próbujesz mieć po prostu wyciągnąć z tego sprzętu? Na skup. Ukończono rozdział DedSec i tym samym rozumiem, skoro widzieliśmy napisy końcowe, ukończyliśmy też grę. When you have a moment, could you pop over to my terminal? This is sort of awkward, but I don't feel well. All right. Chociaż dowiemy się czegoś więcej na temat tego, co po zakończeniu naszych działań jeszcze możemy tutaj spotkać. What's going on, Bags? Right. I have some disturbing news. You see, I've been thinking. Okay, get on with it. Well, I don't bloody think, do I? I'm a super intelligent AI with a constant connection to all human knowledge. I don't have thoughts. I have load times. But after everything I've been through, dying, seeing all those people whose brains Sky Larson scooped out and turned into AI, being reborn, it got me pondering the nature of my own existence like some kind of Renaissance aristocrat who's grown tired of buggering the servants. I don't think I've always been software. You think you used to be a real boy? Like I said, disturbing. Since we visited that lab, I found a series of images buried in my operating system. I think they might be memories of some kind, but the images are corrupted, so I can't say. I think this must be what it's like not to know things, and I think I hate it. Bags, this is unbelievable. Send us the images, we'll get to the bottom of this. Well, if it'll set your mind at rest, I sent you the images. If you get me a clear visual of each location, I can composite it with the image from my OS and remember more of my past life. A proszę, czyli sam Bagley został jeszcze tutaj z nami, znaczy dał nam kolejną misję, kolejny sens życia. To nie jest oczywiście już misja główna, tylko misja poboczna, jedna z wielu, którymi również się zajmiemy, tak samo jak i dodatkami, bo no, miła wiadomość jest taka, że w dodatkach spotkamy bohaterów znanych z Watch Dogs 2, czy tak samo z jedynki, więc no,
twarz już znamy. Twarz złoczyńcy. Tutaj się żegnamy z taką formą odcinków, jeżeli chodzi o Watch Dogs, przy czym nie żegnamy się z tą grą na dobre, bo przyznam, że bawię się w niej świetnie i jest coś niesamowitego. Byłem sceptycznie nastawiony do tych wielu agentów, okazuje się, że to tak naprawdę daje nam wybór. Możemy grać przez większość misji jednym człowiekiem i utożsamiać się z nim, czy mocno polubić go, albo całą ekipą i zmieniać nasz styl gry w zależności od tego, kogo sobie wybierzemy na dane zadanie, czyli to, co też i my robiliśmy, co również buduje fajną więź między całą grupą. Coś więcej na temat samej gry myślę, że już pogadamy sobie na żywo, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Karol, trzymajcie się, hej, hej.